Panie trenerze, czy pan pamięta takie zdarzenie na jakimś wielkim turnieju, nie mówię już o Igrzyskach Olimpijskich, żeby cztery pary zostały zdyskwalifikowane za to, że nie chciały wygrać? No jeszcze ja się z takim czymś nie spotkałem, że była dyskwalifikacja po meczach, bo mecze się odbyły, był normalny wynik. Zdarzało się, że trenerzy chińscy, no jak w wielu tam dyscyplinach, gdzie Azjaci przodują, zdarzają się układy, no i nieraz się w badmintonie zdarzało tak, że trenerzy chińscy oddawali, czy ten to zależało, który miał wygrać. Trener decydował w tym meczu. A tutaj to wyraźnie było tak, że wszyscy widzieli, cała hala widziała, no, cała hala buczała, że najlepsza para chińska, w serwis w siatkę, zagranie w siatkę i gra aktorska udają, że coś im nie wychodzi. No, moim zdaniem wreszcie utarli wszyscy nosa Azjatom, bo to zdarzało się. Pierwszy raz było tak, że po meczach cztery pary dyskwalifikowali. Moim zdaniem jest to słuszna reakcja. Bo zdyskwalifikowali na Igrzyska, czyli pana zdaniem słuszna decyzja. Gdyby pan podejmował decyzję, też by pan ich ukarał. Ja, jakbym był sędzią główny, ukarałbym od razu ich na meczu. Bo wczoraj przy pierwszym meczu, gdzie grała para chińska, sędzia reagował, ale podszedł i tylko ich wystraszył, że on upomnienie da, jeśli nie zaczną grać. No to one coś zaczęły tam pozorować grę. Ale przy drugim meczu, gdzie grała para koreańska z parą indonezyjską, to było już kompletnie. No, sędzia już dwa razy wchodził i chciał wyciągnąć, ale nie wyciągnął tej kartki. Moim zdaniem powinien zareagować na tym meczu, pokazać czerwoną kartkę, czyli jest to dyskwalifikacja z całego turnieju. Czy słusznie zostały ukarane aż tak boleśnie na tak ważnym turnieju? Ja uważam, że bardzo słusznie. Znaczy, po pierwsze to jest wina organizatorów, ja nie wiem, kto wymyślał, jakim systemem będą rozgrywane igrzyska. Możliwe, że chcieli, żeby ludzie pooglądali więcej meczy, aczkolwiek nie o takie mecze chyba chodziło. To, co widzieliśmy wczoraj, to po prostu było żenada, tak? W sporcie, moim zdaniem, nie chodzi o to, żeby najlepsi zawodnicy oddawali mecze. Wasz trener powiedział, że dobrze się stało, że Azjatom wreszcie ktoś utarł nosa, należało im się, oni zdarza im się grać tak nie fair? Zdarza im się bardzo często, dlatego ja też byłam zdziwiona, że zapadła taka decyzja i też uważam, że bardzo słusznie. Czy pana zdaniem słusznie zostały zdyskwalifikowane? Jak najbardziej, tak naprawdę my z Nadią przepowiadaliśmy to przed igrzyskami już tak naprawdę, że ten system niestety stwarza taką możliwość, takie możliwości, że w ostatnich meczach grupowych mogą dziać się różne dziwne rzeczy i Chińczycy tak naprawdę zaczęli, Koreanki też się w to wdały niepotrzebnie z Indonezyjkami. Ale bardzo słusznie cztery pary zostały wykluczone z turnieju, bez względu na to, że teraz tam w tym turnieju deblowym będą się działy różne dziwne rzeczy i dziwne medale będą, ale jak najbardziej decyzja zasłużona, aczkolwiek tutaj też trzeba zadać pytanie światowym władzom badmintona, czy ten system na pewno jest wskazany na Igrzyska Olimpijskie, tym bardziej, że wszystkie największe turnieje na świecie, większość turniejów na świecie gramy pucharowo, dlatego trzeba się zastanowić, czy do Rio na pewno to jest dobre rozwiązanie. Aczkolwiek myślę, że po tej nauczce już takie historie też się nie powtórzą. Także zobaczymy, jaką podejmą decyzję. W każdym razie cztery pary bardzo słusznie wyrzucone z turnieju i tutaj zdecydowanie popieram decyzję Światowej Władz Badmintona. Podejrzewam, że w porozumieniu z MKOL-em.